Cześć kochani, bardzo mi miło Was gościć po długiej przerwie, nie przerwie w publikowaniu filmów, ale przerwie w mówieniu o serialach i filmach. Ostatnio Was zapytałam, powiedzieliście, że chcecie na ten temat słuchać, więc dzisiaj przychodzę do Was po dłuższej przerwie z pierwszym tego typu filmem, ale za to z przytupem, bo będziemy mówić o Sex Misji. Filmie kultowym. Jest to na pewno jedna z najlepszych komedii, jaką nakręcono w PRL. Zresztą film zrobił nie tylko w Polsce, ale i za granicami naszego kraju prawdziwą furorę, pomimo albo dlatego, że łączy w sobie naprawdę wiele sprzeczności. Bo czy w Polsce, w PRL, gdzie naprawdę wszystkiego brakowało, można zrobić komedię sci-fi? Czy może ona być uważana przez jednych za komedię feministyczną, a przez innych za szowinistyczną? Czy choć autor mówi, że nie miał tego w zamyśle, odnosiła się idealnie do sytuacji politycznej w naszym kraju? I czy choć nawet studio, które ją produkowało, nie widziało w niej potencjału, a ostatecznie mogła stać się wielkim hitem? Teraz już wiemy, że mogła, choć wtedy nie było to wcale tak oczywiste. Tak więc dziś zdradzę Wam, jak przebiegało powstawanie Sex Misji w 1983 roku, jakie problemy miał z nią Juliusz Machulski, a także studio, no i oczywiście wiele ciekawostek na temat tego, jak powstawała obsada, scenografia i tak dalej. Więc jeśli Was zainteresował ten wstęp, to serdecznie zapraszam, ale jeśli nawet nie, to dajcie szansę, bo zapewniam Was, że będzie naprawdę interesująco, warto, bo wyszukałam bardzo wiele fajnych ciekawostek. Zapraszam więc serdecznie. I choć tak jak Wam powiedziałam, Sex Misję możecie kojarzyć z 1983-1984 rokiem, to tak naprawdę my musimy cofnąć się do 1977 roku. Wszystko dlatego, żeby spotkać tam Juliusza Machulskiego, młodego, ambitnego studenta, który marzył o tym, żeby stworzyć film właściwie z każdego gatunku. Sci-fi oczywiście był na tej liście. Czemu tak miał? Jego idolem był Stanley Kubrick, który właśnie tworzył w każdym gatunku. Machulski sobie przysiągł, że on też będzie tworzył w ten sposób. I nie tylko sobie marzył, ale też postanowił szybko swoje marzenia przekuć na plany do zrealizowania, choć tak jak dobrze przypuszczacie, w PRL-owskiej Polsce komedia science fiction raczej nie była łatwym orzechem do zgryzienia. Ale Machulski sobie zdawał z tego sprawę i stwierdził, że co najwyżej może wyjść z tego niezła parodia. Ale co zrobić, żeby nie wyszła z tego parodia, żeby to jakoś wybronić? Komedię. Szybko też znalazł temat, który mógłby to obronić, ponieważ w książce Prognozy XXI wieku przeczytał o możliwości zapłodnienia żeńskiej komórki bez użycia plemnika. I to był pierwszy pomysł, który zrodził się w jego głowie i którego konsekwencją była później Seks Misja. Miał więc na początku w głowie komórkę jajową, brak plemnika, a także zbliżenie męskiej płci noworodka na koniec filmu. Takie trzy rzeczy wiedział, że na pewno w tym filmie się znajdą i to był dobry początek. Trzeba było do tego tylko dopisać jeszcze scenariusz. Początkowo Machulski miał w planie nakręcić więc film typowo oparty na kobietach, bez udziału jakiegokolwiek mężczyzny. Jednak później wpadł na pomysł, że lepiej będzie skonfrontować dwóch mężczyzn z okrutnym matriarchatem. Poszedł z tym pomysłem do Jerzego Kawalerowicza, szefa studia Kadr, który okazał się być tym pomysłem zachwycony. Przekonacie się jednak, że pierwsze zachwyty szefa nie zawsze muszą być bardzo dobrym prognostykiem, ale nie uprzedzajmy faktów. Oczywiście Kawalerowicz miał kilka swoich uwag. Nie podobała mu się nazwa filmu, jaką wymyślił Machulski – Lamia. Przecież odnosiła się do mitologii greckiej i była to bestia, która pożerała mężczyzn. Nie, 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 to nie w tę stronę powinno iść według niego. Wymyślił nazwę pierwiastek żeński, a Machulski, któremu zależało, żeby szef się zgodził, dał kasę na produkcję i tak dalej, nie przeszkadzało. Kawalerowicz miał jeszcze jedną uwagę, że kobiety z przyszłości muszą być dużo bardziej agresywne. No i wszystko spoko, fajny pomysł, spoko, realizacja spoko, tylko że jeśli chodzi o kasę. Gdzie są pieniądze, tam są problemy, często się mówi i tutaj też tak było, bo w Polsce był kryzys, a Sex Misja nie wydawała się tanim przedsięwzięciem. I tak pomyślano, że trzeba będzie się zbratać z Czechami, z czeskim studiem produkcyjnym, które troszeczkę pomoże, troszeczkę dołoży, ale oprócz pieniędzy czeskie studio chciało też dołożyć trochę pomysłów.
w rezultacie nieco zmienić film, a w sumie nawet nie nieco, a bardzo. Na przykład przenieść akcję z 2044 na 2300. Machulski nie chciał się na to zgodzić, bo powiedział, że jego zdaniem w tamtym czasie świat może wyglądać już tak diametralnie inaczej niż dziś, że ten film nie będzie miał racji bytu. On się nie chciał zgodzić, Czesi się wycofali, tłumacząc, że jednak nie ma pieniędzy. Wtedy też kadr się wycofał, ale Machulski był już po premierze Wabanku, bardzo dobrze przyjętego filmu, który sprawił, że był naprawdę bardzo rozchwytywanym reżyserem. I jeżeli studio kadr nie decydowało się, a Machulski chciał coś robić, to szybko znalazło się inne studio, które się nim zainteresowało. Było to studio Zodiak, za którym stał Jerzy Hoffman i szybko zaproponował, że Machulski zrobi film u niego, ale nie Seks Misję. To też Machulski trochę cierpiał, no ale stwierdził, że no trudno. Ale kiedy tylko Kawalerowicz dowiedział się o tym, że jak to, Machulski chce jej zrobić film u Hoffmana, to jakoś tak pokombinował, że pieniądze na Seks Misję się znalazły i to natychmiast. I zaczęto kręcić Seks Misję, a także kompletować obsadę. I zwróćcie uwagę na to, że film odkrywa naprawdę wiele talentów, szczególnie żeńskich. Nie tylko dlatego, że bardzo wiele kobiet tam gra, ale dlatego, że zależało Machulskiemu na tym, żeby te młode kobiety, które tam walczą, są takie zawzięte, to była również nowość dla widzów, dlatego odkrył wiele twarzy. Rolę Lami powierzył swojej żonie. Bożena Stryjkówna została zresztą Lamią już na zawsze. Wcześniej próbowała swoich sił w filmach, ale po Seks Misji zdecydowała się kontynuować karierę jedynie na deskach teatru. Podobnie było z Bogusławą Pawelec. Znał ją jeszcze ze szkoły aktorskiej, dlatego że ona studiowała z panią Bożeną. Zresztą już wcześniej miała na koncie rolę w Przypadku, choć jeszcze nikt jej nie widział, ponieważ Przypadek niestety został tak zwanym filmem pułkownikiem, czyli spędził 6 lat na półce, stąd ta ksywka. I drugim sekretem tego filmu, jeśli chodzi o obsadę, było to, że te nowe, młode, nieznane twarze, choć bardzo zdolne, zestawił z naprawdę znanymi, utytułowanymi i bardzo zdolnymi aktorkami, które na swoim koncie miały nie tylko dobre role, ale też wiele lat w zawodzie. Mówię tutaj na przykład o Barbarze Ludwiżance, czy Ryszardzie Hanin. Do tego należy dołożyć piękną Beatę Tyszkiewicz, czy też Hannę Stankównę, która z założenia nie miała wzbudzać sympatii u widza. Właśnie to miało być takie zderzenie Beaty Tyszkiewicz jako tej dobrej i Hanny Stankówny jako tej złej. Przeszukajcie mój kanał, zresztą zostawię Wam linki do odcinków, bo o wielu tych aktorkach już na moim kanale są odcinki, więc jeżeli nie widzieliście, to Wam je polecam. I powiedziałam Wam, że aktorki do swych ról były tak dobierane, żeby jedne wzbudzały sympatię, drugie raczej nie, natomiast męscy bohaterowie mieli wzbudzać sympatię u wszystkich, to się udało i to był ten trzeci sukces obsady tego filmu. Sztur i Łukaszewicz. Tutaj naprawdę są ciekawe historie, które się za tym kryją. Dla Łukaszewicza zresztą była to pierwsza rola w fabularnym filmie komediowym, więc bardzo duże przeżycie. Miałem wtedy wybór zagrać w Seks Misji albo w Teatrze Powszechnym. Zarzucano mi, że wybrałem komercję. Z perspektywy lat ta rola zdominowała cały mój dorobek. Jestem rozpoznawalny jako Albercik, mówił Łukaszewicz. I oczywiście Łukaszewicz był rewelacyjny, ale czy wyobrażacie sobie Seks Misję bez Sztura? Co, jeśli Wam powiem, że Machulski sobie wyobrażał i to nawet do ostatniego momentu on w sumie tego Sztura nie do końca chciał zatrudnić. Kto w takim razie miał być Maksiem? Jan Englert. Pasuje Wam to? No mnie nie. No i nie wiem, jakby to było. Być może Jan Englert zagrałby to tak świetnie, że też by to zagrało, chociaż no cóż, Sztur zrobił to fenomenalnie. A czemu Englert w końcu nie pojawił się w Seks Misji? Najpierw postawiono na Łukaszewicza, a później Machulski, zresztą myślę, że dobrze zorientował się, że jednak Englert i Łukaszewicz nie staliby ze sobą w takiej kontrze, a on bardzo chciał, żeby te postacie męskie były tak diametralnie od siebie różne, więc wydaje mi się, że dobrze, że jednak z Jana Englerta w tym wypadku zrezygnował, chociaż pewnie nie dla Jana Englerta. A co się stało, że postawiono na Sztura? Jak w wielu przypadkach decydował tu przypadek właśnie. Otóż Machulski ze swoją świtą był w Bieliczce, żeby znaleźć lokację pod kręcenie Seks Misji i kiedy wracał, zahaczył o krakowski Spatif. Tam, po jakimś spektaklu, był również Jerzy Sztur i jakoś tak od słowa do słowa troszkę się zgadali. W każdym razie uwaga Machulskiego została na Sztura zwrócona. I Machulski już wpadł na pomysł, że może być to jego Max, ale jednak nikomu nic nie powiedział.
Ale tutaj kolejny przypadek sprawił, że jeszcze bardziej mu ten sztur siedział w głowie. Otóż panowie jakoś tak przyimprezowali, że następnego dnia spóźnili się na pociąg, a musieli być w Warszawie, dlatego też szybko ogarnęli bilety na samolot i polecieli do Warszawy. Machulski trochę się zdziwił, kiedy okazało się, że siedzenie przed nim siedzi sztur, który już dawno miał w planie tym samolotem lecieć, bo też po coś był potrzebny w Warszawie. Właśnie wtedy Machulski stwierdził, że no cóż, gwiazdy chyba dają mu jakiś znak. I zapytał sztura, czy chciałby zagrać Maxa. Sztur się ucieszył, bo mówił, że od jakiegoś czasu dostaje ciągle takie same propozycje, ciągle tych samych ról, raczej w dramatach niż w komediach, więc będzie to dla niego super wyzwanie i on w to wchodzi. Panowie ustawili się w Warszawie, mówiąc po dzisiejszemu, czy to na piwko, czy to na coś innego, w każdym razie byli umówieni, że będą czytać scenariusz. Ale Machulskiego znowu dopadły wątpliwości. Stwierdził, że może to jednak nie jest dobry pomysł, żeby ten sztur był Maxem. Dlatego okłamał trochę sztura i powiedział mu, że miał problem z wydrukowaniem scenariusza i dlatego go nie ma. Tak naprawdę nie wziął go po to, żeby jeszcze się przekonać, czy to na pewno jest dobry pomysł i nie chciał zdradzać, o co będzie w seksmisji chodziło tak do końca. No ale na tym spotkaniu od słowa do słowa Machulski zaczął opowiadać, o czym będzie seksmisja, jak będzie wyglądał ten film, a sztur z takim entuzjazmem podchodził do propozycji Machulskiego, że ten już potem nie miał wątpliwości, że to jest Max na 100%. Zresztą swojej decyzji nigdy potem nie żałował, ponieważ Jerzy Sztur na próbach dawał z siebie 80%, a to dlatego, że taśma była bardzo droga i oszczędzał energię na to, żeby jak najmniej dubli zostało zarejestrowanych, kiedy ruszała kamera, dawał z siebie już zawsze 100%, a Machulski także podkreślał, że czasem więcej niż 100% i czasem robił rzeczy, o które nawet reżyser go nie prosił, a były jak najbardziej na miejscu i bardzo dużo wnosiły do filmu. Trzeba docenić sztura również za to, że niejednokrotnie na planie był wycieńczony, wykończony wręcz. A dlaczego? Dlatego, że grał w teatrze w Krakowie, więc kiedy kończył późno spektakl, musiał się szybko transportować do Warszawy. Jak wiecie, plany filmowe zaczynają się bardzo wcześnie, więc generalnie snu nie było tutaj za dużo, a mimo to nie było tego widać ani na ekranie, ani podczas pracy. Ale opowiedzmy też kilka ciekawostek o Łukaszewiczu, a właściwie Łukaszewiczach, ponieważ oprócz Olgierda przy tym filmie pracował także jego brat bliźniak, Jerzy. Był operatorem i był bardzo przejęty. Dbał o to, żeby brat wypadał dobrze, czasem też na planie mu coś podpowiadał. Ponoć popularne były takie sytuacje, kiedy panowie coś tam szeptali pod danym dublu. Sam Jerzy też był bardzo przejęty tworzeniem filmu, na przykład kilka dni spędził w wynajętej chatce po to, żeby uchwycić tego bociana, prawda, który leci, który zwiastuje, że jednak ta ziemia nie jest zatruta i że jeżeli on żyje, to my też możemy. Jak sam Jerzy mówił, chciał pomóc bratu, ponieważ do tej pory zwykle jego brat w filmie umierał i to najczęściej na gruźlicę, więc wiadomo było, że trochę trudniej będzie mu się przestawić i odnaleźć w komedii, natomiast również wyszło to wyśmienicie i świetnie się udało. Ale powiedziałam wam o dwóch postaciach, a w filmie jednak facetów było trochę więcej, no przecież była jeszcze jej ekscelencja. Jak się na końcu okazuje, jego ekscelencja. Czyli Wiesław Michnikowski. Tutaj również Machulski miał znak od niebios, żeby to właśnie on zagrał ekscelencję. Otóż jedna ze znajomych podpowiedziała mu tego aktora, który już wcześniej miał propozycję grania żeńskich ról, ale zawsze odmawiał. Natomiast kiedy Machulski do niego zadzwonił, Michnikowski powiedział mu, że oczywiście mogą się spotkać, tylko on akurat w tym momencie jest w szpitalu, bo ma infekcję ręki, ale jakoś tak się śmiesznie złożyło, że leży na oddziale położniczym. No i Machulski już wiedział, że to jest jego ekscelencja. A czemu się zgodził na tę rolę? Jak sam powiedział, było to coś zupełnie innego niż proponowano mu do tej pory i było to bardzo ciekawe wyzwanie, więc się go podjął. I jeszcze kolejna ciekawostka, zobaczcie ile ich dla was mam. Coś, czego nie zobaczycie niestety w filmie, a co się wydarzyło. Machulski chciał, żeby w filmie były odniesienia też do współczesności, czyli do gwiazd, które wtedy były popularne, i takim sposobem zatrudnił Adama Słodowego, który pojawił się w filmie przebrany za kobietę. Prowadził swój program, który w tamtym czasie był bardzo popularny. Program nosił tytuł Zrób to sam, a w filmie Zrób to sama oczywiście. No ale niestety później trzeba było film skracać i ta scena ostatecznie w filmie się nie znalazła,
ale pan Słodowy był na planie i w filmie wystąpił. W sumie szkoda, że tego nie mogliśmy zobaczyć. Natomiast w filmie wszystkie głosy były podkładane w postprodukcji. Nie tylko głos jego ekscelencji, jako jej ekscelencji, no bo tutaj wiadomo, natomiast praktycznie wszystkie. Dlaczego? Dlatego, że wiecie, budżet na początku miał się w ogóle nie znaleźć, potem się znalazł, ale jednak był okrojony. Więc trzeba było się streszczać i z miejscem, i ze scenografią. Więc często było tak, że grano dane sceny w jednej scenografii, potem przenoszono do drugiej scenografii aktorów i cały plan, podczas gdy tę pierwszą scenografię już demontowano i w tym czasie składano kolejną scenografię. Więc wyobrażacie sobie, że jeżeli to wszystko działo się na miejscu, to na planie panował ogromny hałas i huk. W związku z tym niewiele byśmy słyszeli, albo ciągle byśmy słyszeli jakieś stukanie, składanie i tak dalej. Dlatego też bardzo często pan Machulski i cała ekipa zastanawiali się, czy na pewno w danej lokacji już nakręcono wszystko, no bo, że tak powiem, później tego się dograć raczej nie dało, albo przynajmniej trzeba by kombinować tak, żeby nie było widać, że to nie jest to miejsce, co wcześniej, co było dużo trudniejsze. I teraz z perspektywy czasu pewnie nam się wydaje, że aktorzy za ten film mogli zarobić fortunę. Ale nie było tak też od początku. Na przykład małpa, która występuje w filmie, przepraszam bardzo, piękna pani Szympansica, była ponoć bardzo droga, zarobiła na tym planie dużo więcej niż Jerzy Sztur, który to czasem umiał sobie poradzić, bo jak mówił taksówkarz, kilkukrotnie podpisał Jerzemu taką karteczkę, że Jerzy dojechał swoim samochodem, no bo cóż, taksówkarz miał płacone z góry za miesiąc, a Jerzy Sztur dostawał pieniądze za to, że eksploatował swój samochód, choć tak nie było, ale wszyscy wiedzą, że zgodził się grać w tym filmie, bo po prostu go to kręciło, natomiast nie dlatego, że wynagrodzenie było wielkie. Ale też jest wiele osób, które lubi ten film dlatego, że można tam popatrzeć na piękne i naturalne panie, nie zawsze ubrane. Casting na kobiety, które wystąpiły w seksmisji w różnych rolach, odbył się w Krakowie. I na pewno w tym kontekście utkwiła Wam w pamięci scena z windy, kiedy jedna z kobiet się rozbiera, no bo idzie na basen. Proponowano tę scenę do odegrania wielu aktorkom, ale żadna się nie chciała zgodzić. Wtedy rozbieranie się w filmie musiało być uzasadnione, więc rozbierano się dla roli, dla sztuki, a tutaj cała rola właściwie polegała na rozebraniu się. Dlatego zatrudniono stripteaserkę Karinę Szafran, która jednak była po szkole aktorskiej, mimo aktualnej swojej wtedy profesji. Pracowała też jako prezenterka w TVP. Jednak kręcenie tej sceny nie przebiegło zbyt profesjonalnie niestety, ponieważ na planie znalazła się cała, dosłownie cała ekipa, nie tylko ci, którzy byli wtedy potrzebni, a także znajomi ekipy i nie wiem, czy nawet nie rodzina. Więc trzeba przyznać, że scenę nakręcono najszybciej jak się dało, żeby wszyscy już potem spadali, a Machulski sobie przyrzekł, że to jest ostatni taki incydent na planie i później przy kolejnych scenach, na przykład przy scenie na basenie, już był tylko operator i naprawdę wszystkie osoby, które były absolutnie konieczne do tego, żeby ta scena powstała i dobrze wyglądała. Ale nawet w tym przypadku nie obyło się bez problemów. Otóż na planie pojawił się narzeczony jednej z dziewczyn, który zażądał, żeby oddać mu taśmę, żeby miał pewność, że jego kobiety nago nikt nie zobaczy. No, musiał się obejść tylko nadzieją, ponieważ powiedziano mu, że no niestety narzeczona podpisała dokument, no i trudno. Ale na wszelki wypadek facet przesiedział cały dzień w poczekalni, bo miał nadzieję, że może ktoś się złamie albo zmieni zdanie. Niestety nic takiego się nie stało i nie wiem, jak ten związek to przetrwał i czy w ogóle. Ale żeby było sprawiedliwie, również główni bohaterowie się rozebrali, bo jak mówił Machulski, do sceny pod prysznicem nie było czasu, żeby szukać jakichś ścielistych majtek, tylko po prostu. Sadzono ich pod prysznic, no i nagrywano. I jak też pewnie sami dobrze wiecie, bardzo wiele powiedzonek z tego filmu przeszło do naszego potocznego języka, bardzo często je przytaczamy. I wiele osób uważało, że większość z nich była improwizowana przez aktorów, ale w dużej mierze tak nie było. Oczywiście zdarzały się takie, natomiast zwykle były one wpisane w scenariusz, choć Machulski niektóre z nich dopisywał już na planie. Tak jak na przykład, czy zastałem Jorlkę, Kopernik była kobietą, czy kobieta mnie bije. A po publikacji filmu oczywiście problemy się nie skończyły, no cóż, film dopadła cenzura. I to Polska. Nie podobało się stwierdzenie Maxa, że idziemy na wschód, tam musi być jakaś cywilizacja. Moim zdaniem Max to powiedział trochę cynicznie,
ale odebrano to tak, że na wschodzie musi być cywilizacja, co za tym idzie, być może jakaś broń atomowa, a co za tym idzie jeszcze może po prostu to właśnie ZSRR posądza się o to, że nie ma mężczyzn na świecie i tak dalej, i o to promieniowanie, i o tą całą ściemę. Natomiast radziecka cenzura też dopadła seksmisję, ale to już za granicami naszego kraju, ponieważ w ZSRR ten film był też bardzo popularny. Zgromadził w kinach 40 milionów widzów, mimo że wycięto z niego naprawdę mega dużo. Właściwie wszystkie relacje damsko-męskie zostały usunięte, co składało się na jakieś 40 minut filmu, więc naprawdę był on dużo krótszy, ale się podobał, ale też nosił inny tytuł, no bo gdzie to seks w tytule, to nie może tak być. Więc nosił tytuł Nowe Amazonki czy coś takiego. No a potem po upadku ZSRR już był wyświetlany w pełnej wersji i bardzo się też podobał. Zresztą film trafił do wielu krajów, m.in. do Stanów Zjednoczonych, gdzie rozważano zrobienie remake'u, ale niestety nic się takiego nie wydarzyło. Natomiast w Polsce po wielu latach ten film został wybrany jako komedia stulecia i ja się naprawdę z tym wyborem zgadzam. I we wstępie Wam powiedziałam, że mimo że Machulski mówił, że film nie odnosił się do sytuacji politycznej w Polsce, to jednak wiele osób tak go postrzegało, no bo jednak faktycznie, mimo że nie działo się tam najlepiej w świecie spod ziemi, który oglądaliśmy w seksmisji, to wszyscy przekonywali, że jest super. Jak się coś zepsuło, to się podstawiało miskę i stał mop, a nie naprawiało się tego. Więc wiele osób szukało odniesienia tutaj do tego, że jednak jest tutaj polityka. Oczywiście też te ruchy rewolucyjne, które tam mogliśmy oglądać, no to wszystko dawało nadzieję. Machulski sam nie ukrywał, że w 1984 już wiedział, że długo ta komuna nie pociągnie raczej, no ale na 100% tego nikt wiedzieć nie mógł, dlatego on twierdzi, że tutaj polityki nie było. Ciekawe informacje. Odcinek powstał na podstawie książki Tak się kręciło Andrzeja Klima, więc jeśli ciekawią Was takie tematy, to zachęcam do zapoznania się z tą książką. A ja Wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Dajcie znać, jak nowa seria. Pamiętajcie o social mediach, które widzicie w opisie. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. A jeśli Wam się dzisiejszy odcinek podobał, to możecie podziękować łapką w górę lub funkcją podziękowań. Bardzo mi było miło spędzić z Wami czas. Mam nadzieję, że ze wzajemnością i do zobaczenia już niedługo. Pa!